Cześć, dzień dobry wieczór. Kłaniam się Wam serdecznie. Witam Was bardzo w kolejnym odcinku Chwile uważności na wakacje. Dziękuję Ci, że jesteś, że słuchasz, że wytrwałaś, wytrwałeś. A być może nawet jeśli do tego filmiku wrócisz za kilka miesięcy czy lat, to też cudownie. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat będzie taką podpowiedzią dla wielu z Was. Jeżeli opiekujecie się, macie małe dzieci, maluchy lub no takie starsze dzieci też, temat, słuchajcie, który jest ze mną od bardzo dawna, bo wielu z Was też pytało mnie o to, ja obiecywałam nagrać filmik, jakoś tak zapominałam, a tym razem mamy, przychodzę. Temat, słuchajcie, szeptanki. Szeptanki, czyli właściwie taka hipnoza dla malucha. Jak wiecie, ja z dziećmi nie pracuję. Hipnoterapia jest no, takim narzędziem, które raczej preferowane jest wśród dorosłych. Można co prawda pracować z hipnozą z dziećmi, no ale to już tak trzeba się bardziej tym specjalizować. Są na to sposoby. No ja się nie podejmuję, tym bardziej, że w hipnozach, które ja prowadzę, tych takich transpersonalnych, no niejednokrotnie dryfujemy gdzieś pomiędzy wymiarami, zahaczamy o astral, jakieś inne byty czy dziwne podczepy się pojawiają, czy inne energie. Więc ja w temat pracy z dziećmi, z hipnozą, na profesjonalnej sesji indywidualnej nie wchodzę. Natomiast, ponieważ hipnoza jest kompletnie naturalna, to co nieraz powtarzałam, mówiłam i pewnie będę dalej ambasadorką tego, że stan transu jest naturalny, jest właściwy, jest nam dany i przynależny naszej egzystencji, tak jak oddychanie. I czym są szeptanki? Szeptanki to słowa mocy, opowieści, a słowa miłości, słowa pełne troski i tłumaczenia takiej sytuacji, która dzieje się obecnie lub która miała miejsce w życiu dorosłych małemu dziecku. Mówiąc małemu, mam na myśli dziecku do 10, nawet 12, czasem można by powiedzieć, roku życia. Ważne jest, aby szeptanek używać, kiedy dziecko śpi. Bo tak samo jak ja, wprowadzając moich klientów w stan hipnozy na sesjach indywidualnych czy na wieczorach z transem, prowadzę medytacje. Te medytacje mają za zadanie wyciszyć nas, zrelaksować, pomóc nam ten natłok myśli tak odstawić na bok, aby liczyło się tylko to, co wewnątrz, abyśmy bardziej byli otwarci na czucie. Kiedy opowiadam o tym, jak się zmienia mózg podczas hipnozy, to wiecie o tym, że my na co dzień funkcjonujemy w tak zwanych falach beta, podejmowanie decyzji, codzienne sytuacje, skupienie, liczenie. Tak, to będą fale beta. Natomiast przed falami beta, jak sama nazwa nawet alfabetu wskazuje, najpierw jest alfa. Więc alfa jest tym pierwotnym stanem tak naprawdę, z którego wszyscy pochodzimy, ponieważ w falach alfa funkcjonują mózgi małych dzieci, większych dzieci. Dlatego i też o tym opowiadałam, że ponieważ dzieci, dziecięce
mózgi są w większości na tych falach alfa, dlatego dzieci są bardziej kreatywne, bardziej otwarte na sztukę, na wymyślanie różnych zabaw. Tak, bardziej dostrzegają kolory, zabawki są kolorowe, farby, kredki, tak, lubią się wyrażać w kolorach, w dźwiękach, kochają piosenki. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ich mózgi są naturalnie w stanach alfa, w stanach relaksu, w stanach naturalnego komfortu, błogości, do którego my dorośli zmierzamy i którego potrzebujemy, aby na przykład wejść głębiej w trans hipnotyczny. Ok? Więc my potrzebujemy tych medytacji, w których dzieci tak naprawdę są cały czas. Ale też co za tym idzie, w tych falach alfa my jesteśmy bardziej podatni na pojmowanie, na naukę, na sugestie. Pamiętam, że swego czasu, nie wiem, czy to jest teraz popularne, ale pamiętam, że kiedyś była nauka języków, która właśnie polegała na tym, że do nauki języka obcego dodawany był taki ścieżka dźwiękowa, tak, do słuchania na słuchawkach, która miała właśnie za zadanie wyciszyć nas, wprowadzić nasze mózgi w ten stan alfa, czyli stan relaksu, błogości. Dlaczego? Dlatego, ponieważ wówczas my jesteśmy bardziej podatni na przyjmowanie wiedzy, na podświadome sugestie, na pojmowanie spraw. Dlatego często w czasie medytacji, na przykład my mamy te momenty aha, podczas sesji hipnozy, kiedy bardzo głęboko wchodzimy w ten stan transu, relaksu, potrzebuję przerwy. Okej, piesio mi się rozszczekał przed chwilką, już jestem z powrotem. Tak, w tych stanach transu, relaksu jesteśmy o wiele bardziej podatni na sugestie, na pojmowanie, na zdobywanie wiedzy. I kiedy są jakieś trudne tematy, trudne sprawy, które nie wiesz, jak to masz swojemu dziecku wytłumaczyć, bo jest jeszcze małe, ale ty z troski, ze swojej miłości wielkiej do dziecka, które jest twoim dzieckiem, bądź którym się opiekujesz, chciałabyś mu pomóc w jakikolwiek możliwy sposób, tak jak to umiesz najbardziej, to polecam szeptanki. Kiedy dziecko śpi, kiedy naturalnie jest w tych głębokich stanach relaksu, transu, więc jego fale mózgowe są, dryfują gdzieś pomiędzy alfa a teta, a delta nawet, jeśli to jest sen głęboki. Ważne, żeby dziecko spało, żeby był ten pełen stan relaksu. Siadasz obok lub kładziesz się obok dziecka i szepczesz do niego. Czule opowiadasz historie, które chcesz mu przekazać. Bez oceniania, bez osądzania, bez trzymania stron. I warto o tym pamiętać, bo w tym świecie dorosłych no my często jednak te strony przyjmujemy. Natomiast tłumacząc dziecku świat taki, jaki on jest, mówmy właśnie taką komunikacją od serca. Od serca do serca, maluszka. Kiedy na przykład dziecko choruje, zorientuj się, co może być przyczyną jego lub jej choroby pod względem totalnej biologii. Czyli na przykład piszesz, nie wiem, zapalenie gardła, totalna biologia. Czytasz sobie w Google czy w książkach, jest mnóstwo literatury na ten temat, mnóstwo blogów.
co to może oznaczać. Jeżeli coś ci tutaj się skleja, coś pasuje, być może ma to sens. Znowu, kiedy dziecko śpi, usiądź, połóż się obok malucha i wyszeptaj mu, że wszystko będzie w porządku, bo taka sytuacja miała miejsce, nie musi tego brać na siebie, nie musi tego rozwiązywać poprzez swoje ciało, poprzez swoje zdrowie. Że ty jako dorosła, jako dorosły sobie z tym poradzisz, ty to załatwisz, a dziecko już nie musi. I wierzę w to, że ty jako mama, czy ty jako tata, jako ciocia, jako opiekunka, opiekun, na pewno będziecie wiedzieć doskonale, jakie wartości warto waszym pociechom przekazywać, kiedy śpią. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia w następnej chwili uważności. Już jutro? Chyba jutro. Cześć!